Dobra, teraz wam pokażę cały proces, jak już ten bryłczek zrobiłem sobie finalnie. To już wszystko oczyściłem z jednej i z drugiej strony. Tą drugą stronę, tam gdzie była cyna, też wyczyściłem elegancko, że jest godziutka. Praktycznie można by nakulkować ten procesor od nowa, jeżeli by się miał taki to i teraz patrzcie, mam mini szlifierkę. Wziąłem sobie takie wiertło, żeby tylko napunktować w tym miejscu tutaj malutką dziurkę, żeby mi było łatwiej wiercić potem, bo ten procesor jest w miarę twardy i takim wiertłem nie da rady zrobić. Tutaj już widać, że sobie napunktowałem tym wiertełkiem taki malutki punkcik. I teraz pytanie było, czym to robić, jakim wiertłem, frezem, bo naprawdę jest bardzo, no, twardy jest ten materiał, z którego jest zrobiony procesor. Wziąłem takie coś, diamentowe to chyba jest. Totalnie nie zdało egzaminu, to nie jest w ogóle do takich zadań robót. Generalnie musiałbym sobie odwiedzić jakąś stronkę, gdzie są wyjaśnienia, jakie końcówki do czego służą. No i zacząłem się tym bawić. I w ogóle nie szło. Nic, totalnie. Także ten element, ta końcówka totalnie nie podeszła. Także w razie czego, jakbyście chcieli takie coś sobie też zrobić, macie mini szlifierkę, to już będziecie wiedzieli na przyszłość, jak to wygląda. Widzicie, nawet nie chciało się wbić w tą płytkę tym tą diamentową końcówką. Wziąłem, założyłem taką końcówkę i tym poszło już jak po maśle. To jest zarąbiste. W ogóle ta końcówka jest super. Chciałem nią różne rzeczy i idzie jak burza. Jeżeli chodzi o jakiś plastik na przykład. Tutaj w tym procesorze też pięknie poszło. Zamontowałem źle wiertło. Nie wiem właśnie, jak to się nazywa dokładnie, ta końcówka. No, teraz musiałem to trochę bardziej włożyć do końca, żeby tak nie biło. I zobaczcie, jak to pięknie idzie. Przewinę troszeczkę. Elegancko. Tą końcówką poszło po prostu przepięknie. Obroty oczywiście na minimum. W zasadzie chyba, nie wiem, lepiej by się robiło jakąś taką wiertarką z odpowiednim wiertłem. Ale mini szlifierka i ta końcówka też się idealnie nadają do przewiercenia takiego procesora. On jest złożony jakby takich z trzech warstw. Jakaś taka warstwa miedzi, potem pusto, znowu miedź. To żeby go tak przekroić na pół, w ogóle miałem zamiar go przeciąć na pół i zobaczyć, ale stwierdziłem, że szkoda go zniszczyć. I potem sobie pomyślałem, a zrobię bryloczek z takiego tego. Będzie taka pamiątka po 360. No i tutaj już elegancko się przewierciłem przez tą płytkę. Naprawdę, żadnego problemu z tą końcówką nie było. Muszę sobie zamówić właśnie chyba więcej takich końcówek. Teraz czyszczenie i będzie przymiarka do pęku kluczy, który noszę ze sobą. Wszedłem ostatnio na Allegro. Tak z ciekawości, żeby takie breloczki właśnie z CPU zobaczyć. To tanie jest, po 11 zł jakieś widziałem. Xeona. Xenona, Xeona, Xeon chyba.
Ładnie poszło, bardzo ładnie. I w dobrym miejscu, akurat tam, gdzie nie było tych elementów, elegancko pasuje. I teraz będzie teścik na kluczach, jak to będzie wyglądało z kluczami. No, cały pęk kluczy. Jeszcze jest miejsce, żeby coś tam upchać. No tak, od domu, od pracy, od piwnicy, od roweru. I zauważcie, że tą dziurkę też zrobiłem w miarę daleko od krawędzi, żeby mi się nie łamała. A ten procesor jest naprawdę wytrzymały. Także nie wyłamie mi się. Źle założyłem w ogóle w swą stronę. No zobaczycie. Brzydko to tak wygląda w tą stronę. Nie? To ma być drugą. Tak, żeby było widać cały ten krzem. No i teraz obróciłem. I teraz będzie wyglądało to ładnie. Powiem wam, że podoba mi się, naprawdę. Finalna wersja. Spoko. Od 360. Nie od żadnego peteta, tylko od konsoli. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobał taki filmik.